Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa w audycji Goście Dnia. Dzisiaj mam przyjemność gościć w studio przedstawicieli zespołu szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie, panią Violettę Ostrowską-Żerek, koordynatora projektu Erasmus+. Witam. Witam. Panią Agnieszkę Mysiewicz, nauczyciela języka rosyjskiego, również koordynatora projektów. Witam. Oraz panią Annę Kamińską-Grzelak, nauczyciela języka angielskiego. Dzień dobry. Jest ze mną także Aleksandra Kołakowska, uczennica klasy drugiej MI. Dzień dobry. Uczestniczka jednego z projektów, o którym za chwilę opowiemy. Zaczniemy od programu Erasmus+. Skąd pomysł i na czym polega projekt, który szkoła realizuje? Jak ten Erasmus się u was zaczął? Zespół szkół nr 2 imienia Adama Mickiewicza w Ciechanowie to szkoła, która chętnie podejmuje różnorakie inicjatywy i cały czas staramy się o podniesienie jakości pracy szkoły. Program Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń młodzieży i sportu na lata 2014 i 2020. Nauczyciele języków obcych w naszej szkole byli inicjatorami niejako pomysłu podjęcia wyzwania realizacji projektu w ramach Erasmus+. W czerwcu 2016 roku złożyliśmy na jednym z naszych zebrań sformułowaliśmy taki wniosek, że chcielibyśmy w przyszłym roku szkolnym realizować projekt w ramach programu Erasmus+. Temat został poruszony na Radzie Pedagogicznej i zebraniach zespołów przedmiotowych jesienią 2016 roku, a następnym krokiem było to, że dyrektor powołał zespół rekrutacyjny składający się z dyrektora i przewodniczących zespołów przedmiotowych. Zgodnie z przyjętymi kryteriami wybraliśmy zespół projektowy, w skład którego wchodzi 27 nauczycieli i pan dyrektor i pani księgowa. Z tego zespołu projektowego wyłoniliśmy uczestników projektu i uczestników projektu mamy 12. Może teraz po tej teorii troszeczkę wyjaśnienia. Na czym polega ten projekt? Projekt polega na tym, że nauczyciele, którzy są uczestnikami projektu, czyli wymienionych 12 nauczycieli, wyjeżdża na kursy zagraniczne, gdzie poznaje nowe metody pracy, poznaje nowe narzędzia, które później będzie wprowadzać w pracy w naszej szkole. Nauczycielami, którzy zgłosili się do realizacji tego projektu, byli nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, wiedzy o społeczeństwie, matematyki, fizyki, przedsiębiorczości, języka niemieckiego, języka rosyjskiego i 6 nauczycieli języka angielskiego. Projekt nasz zatytułowany jest Szkoła Europejczyków uczy i motywuje do działania. Już sam tytuł wskazuje na cel, jaki sobie stawiamy. Chcielibyśmy, żeby w naszej szkole realizowane były standardy praktykowane w szkołach europejskich, a my jako nauczyciele, żebyśmy oprócz wiedzy czysto merytorycznej potrafili również zmotywować naszych uczniów do samodzielnej pracy, do samodzielnego poszukiwania źródeł wiedzy. A mamy nadzieję na kursach, na które będziemy wyjeżdżać, poznać nowe metody pracy i nowe formy działania. Projekt jest realizowany, bo można powiedzieć, że już został rozpoczęty od 15 lipca 2017 roku do 14 lipca 2019 roku. Kursy, na które nauczyciele wyjadą, mają różnoraką tematykę. To będą kursy kulturoznawcze w Anglii. Na te kursy zapisali się nauczyciele angliści. Nauczyciele nieangliści będą brali udział w ferie zimowe w Carlow w okolicy Dublina w kursie językowo-metodycznym. To znaczy nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących będą uczęszczali na zajęcia języka angielskiego w szkole językowej i jednocześnie będą obserwowali zajęcia przedmiotowe w szkole średniej w Irlandii.
Nauczyciel fizyki będzie brał udział w kursie dotyczącym nauk matematyczno-przyrodniczych w Anglii. Nauczyciele angliści również wezmą udział w kursach na temat pracy metodą projektu, pracy z nowoczesnymi technologiami, smartfonami, tabletami, pracą na platformie e-learning, e-twinning. Także wezmą udział w zajęciach językowych, fonetycznych, przeznaczonych dla anglistów. I te kursy będą realizowane we Włoszech i w Irlandii. No już miałam zapytać, czy tylko na Wyspy Brytyjskie, nie. Ale nie, nie, jak się nie. Okazuje. Nauczyciele wybrali różne szkolenia, aby zapewnić naszej placówce szerokie spektrum nowych inspiracji i doświadczeń, co wzbogaci naszą szkołę w maksymalną ilość nowych narzędzi i metod pracy. Nauczyciele, pracując w grupach międzynarodowych, chcą wymieniać się doświadczeniami zawodowymi, nawiązywać nowe kontakty. Chcemy również wprowadzać po tych kursach elementy języka angielskiego na zajęciach, na przedmiotach ogólnokształcących. Poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, pracy metodą projektu na szeroką skalę, chcielibyśmy to, o czym powiedziałam już wcześniej, zachęcić naszych uczniów do stworzenia w sobie takiej motywacji wewnętrznej, do troszeczkę mniej szablonowego podejścia do kwestii nauki. Chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie byli kreatywni, żeby nie bali się nowych wyzwań, nie bali się podróżować po świecie, podejmować różnorakie zadania w kraju i za granicą. Także no, naszym celem jest niejako nadanie europejskiego wymiaru naszej szkole, jak również poszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły w środowisku lokalnym. Trzeba podkreślić, że wyjeżdżając na te kursy, nie tylko będziemy promować naszą szkołę, ale również nasze miasto, nasz region, jak również i Polskę, ponieważ w ramach przygotowań przygotowujemy prezentacje multimedialne dotyczące naszej szkoły Ciechanowa, naszego kraju, kultury Polski, i te filmiki będziemy wręczać naszym gospodarzom zagranicznym. To uczniowie przygotowują te filmiki? Tak. Mhm. Projekt polega, no właśnie, żeby to było dobrze zrozumiane, wyjeżdżają na kursy nauczyciele, ale projektem objęta jest cała szkoła, cała społeczność szkolna. Ja wspomniałam tutaj o większej grupie nauczycieli, którzy nam pomagają, bo na kursy wyjeżdża tylko 12 nauczycieli, natomiast grupa nauczycieli tak ściślej zaangażowanych to 27 osób, ale również w realizację projektu są włączani uczniowie i rodzice naszych uczniów. Różnorakie zadania będziemy realizować w mniejszych grupach. Chcielibyśmy, żeby ten projekt zabrzmiał takim szerszym echem w naszej szkole, żeby jak największa grupa osób była w niego zaangażowana. Wszelkiego rodzaju ankiety, które już przeprowadzaliśmy i będziemy przeprowadzać cały czas, upowszechniając czy też dokonując ewaluacji realizacji projektu, tymi ankietami będzie objęta no, większość społeczności naszej szkolnej. Również w ramach upowszechniania będziemy publikować materiały po odbytych kursach na naszej stronie internetowej i na naszym szkolnym Facebooku. Znajdziecie Państwo artykuły dotyczące poszczególnych kursów, tematyki kursów. Mamy nadzieję, że nasza wizyta w radiu to też nie ostatnia. Projekt będzie realizowany przez 2 lata, zatem na pewno jeszcze się tutaj pojawimy na którymś etapie realizacji i będziemy opowiadać, co nam się już udało, a co jeszcze zostało do zrealizowania. Mhm. Będziemy na szeroką skalę o tym mówić
przy okazji akcji promocyjnych szkoły, na przykład przy spotkaniach z gimnazjalistami. Także zadań jest dużo, pomysłów też, osób chętnych do pracy nie brakuje. Jesteśmy pełni wiary, że wszystko nam się uda. A jeszcze proszę powiedzieć, jakim kluczem byli wybierani ci nauczyciele, którzy wezmą udział w kursach? Oni sami się zgłaszali? Tak. Pierwsze kryterium była chęć uczestniczenia, zaangażowania się w taki projekt. Wiadomo, że trzeba poświęcić na to trochę więcej dodatkowego czasu, że trzeba mieć świadomość, jeżeli się chce wyjechać na kurs zagraniczny, że to oznacza na przykład 2 tygodnie poza domem, pozostawiając rodzinę. Poza tym innymi kryteriami było zaangażowanie i aktywność nauczycieli w różne prace społeczne. W naszej grupie projektowej są nauczyciele, którzy już realizowali różnorakie projekty. Nie były to jeszcze projekty Erasmus+, ale projekt typu Comenius, projekty realizowane ze szkołą z Niemiec, projekty realizowane ze szkołami z Rosji, z Ukrainy. Także to były główne kryteria, na podstawie których wyłoniona została grupa projektowa. Mhm. Wśród tej grupy jest pani Anna Kamińska-Grzela, która już uczestniczyła w tym kursie. Gdzie pani była i jakie są pani wrażenia po tym kursie? Ja spędziłam ostatnie dwa tygodnie sierpnia w Norwich, w niewielkiej miejscowości oddalonej około 2 godzin od Londynu. W instytucie językowym w tym mieście odbywały się zajęcia. Tak jak Wiola powiedziała, w moim przypadku, ponieważ jestem nauczycielem języka angielskiego, były to zajęcia o charakterze kulturoznawczym. Tytułem czy tematem naszych spotkań była międzykulturowość i świadomość istnienia międzykulturowości w nauczaniu języków obcych. Co ja zyskałam, co udało mi się zyskać? Na pewno podwyższenie kompetencji językowych, ponieważ był to pierwszy kurs. Jestem nauczycielem tego języka od 18 lat i po raz pierwszy udało mi się w takim kursie za granicą uczestniczyć. Więc na pewno moje kompetencje językowe zyskały bardzo. Mhm. Ale jest różnica, co? W intonacji? Jest różnica we wszystkim. Mhm. I myślę, że ponieważ zyskałam ja, to i uczniowie też zyskają. My, nauczyciele języka angielskiego, którzy wybrali kursy kulturowe, nieco inaczej, że tak powiem, realizacja tego projektu później będzie wyglądała. Ja mogę tylko powiedzieć, że w towarzystwie Rosjan, Niemców, był pan z Austrii, ja byłam jedną Polką. W takim towarzystwie udało nam się zwrócić uwagę na to, że pomimo tego, że jesteśmy zupełnie inni, pochodzimy z zupełnie innych kulturowo odmiennych krajów, przez 2 tygodnie udało nam się całkiem dobrze funkcjonować, nie pozabijaliśmy się i udało nam się wypracować w wielu sprawach i w wielu problemach kompromisy. Tą podstawą do podjęcia rozmowy, do dojścia do kompromisu na pewno był język angielski, którym wszyscy się posługiwaliśmy, ale także i świadomość tego, że pomimo tego, że jesteśmy inni, jednak możemy coś wspólnie zrobić. I taki był cel mojego kursu i myślę, że tutaj będę się mogła zrealizować jako wychowawca bardziej niż anglista. No, w dzisiejszym świecie, który pełen jest nienawiści do ludzi od nas odmiennych, myślę, że ten kurs może mieć duże znaczenie w kształceniu świadomości młodzieży. Mhm. Czyli w Anglii jest trochę inaczej niż u nas? W Anglii jest bardzo inaczej niż u nas, ponieważ zwiększa tolerancja. Ponieważ po pierwsze my nie mamy jeszcze w naszych szkołach do czynienia z różnicami kulturowymi, czyli nie uczymy ludzi innych ras, nie uczymy ludzi pochodzących z innych krajów. Tam to jest normalne i na porządku dziennym. I dlatego mam takie wrażenie, tam te tolerancje trzeba było wypracować, żeby móc funkcjonować.
My do tego nie jesteśmy przyzwyczajeni i mam takie wrażenie, że czasem, kiedy pojawi się ktoś inny, o innym kolorze skóry, o innym wyznaniu. Tak, o innym kolorze skóry, o innym wyznaniu, mówiący innym językiem wystarczy. Mhm. Bardzo szybko tę inność jesteśmy gotowi stłamsić. Ja myślę, że to był taki potrzebny kurs dla mnie, niesamowity rozwój językowy, ale też i okazja do poznania ludzi, którzy pochodzą z innych krajów, mają inną kulturę, mają inną skórę i inne poglądy, co nie znaczy gorsze, po prostu inne. I w inności można również funkcjonować. Trzeba znaleźć tylko wspólny mianownik. Dokładnie. Pokłady tolerancji w sobie. Tak. Dobrze, chciałam się jeszcze dowiedzieć, gdzie teraz nauczyciele z zespołu szkół numer 2 pojadą w najbliższym czasie, na jakie kursy? Najbliższe kursy to wspomniane przeze mnie Carlo w Irlandii. Mhm. Wyjedzie na ten kurs 6 nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i kolega... A w jakim języku się będą porozumiewać? Będą się próbować porozumiewać po angielsku. Tak, bo to będzie też nauka języka angielskiego dla tych nauczycieli, tak? Także to będzie kurs językowo-metodyczny. I kolega anglista wyjeżdża do Florencji również w ferie zimowe na tygodniowy kurs dotyczący pracy z nowoczesnymi technologiami, ze smartfonami i tabletami. No i zobaczymy, jak się uda te nowoczesne technologie wdrożyć w zespole szkół numer 2. Tak jest. Chciałabym teraz porozmawiać o zakończonym już projekcie realizowanym przez szkołę, o projekcie, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać na tej antenie. Ja z panią Agnieszką Mysiewicz zapraszałyśmy razem też z uczniami, którzy brali udział w tym projekcie na spektakl, który się odbył w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Projekt polsko-ukraiński. Jakie były założenia tego projektu? Co się wydarzyło w ramach tego projektu? Tak, założenie naszego projektu to przede wszystkim kultura, poznanie kultury Polski, Ukrainy poprzez, tak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, wiersze. Bazą do naszych rozważań była twórczość Marii Konopnickiej, Adama Mickiewicza po stronie polskiej i Łesi Ukrainki Iwana Franko po stronie ukraińskiej. Czyli w nawiązaniu do tego wszystkiego, co tutaj już zostało powiedziane odnośnie naszej szkoły, staramy się cały czas w młodzieży utrwalać to przekonanie, że jednak kultura ma znaczenie w dzisiejszym świecie i tak jak Ania wspominała, różnorodność kultur, która nas otacza, jest warta tego, żeby to zauważyć. I wydaje mi się, że nasz projekt Kulturowa podróż między wierszami też wpisuje się we wszelkie założenia naszych poczynań w związku z Erasmusem chociażby. Odbyliśmy Kulturową podróż między wierszami Konopnickiej, Adama Mickiewicza, Łesi Ukrainki i młodzież wszelkimi sposobami, siłami starała się pokazać, czym według nich właśnie jest poezja w XXI wieku. Jakie aspekty kulturowe można odkryć poprzez analizę na pozór nudnych wierszy. Uczniowie odbyli także realną podróż na Ukrainę. Tak, zgadza się. Tak jak już mówiliśmy, byliśmy we Lwowie we wrześniu i w zeszłym tygodniu młodzież ze szkoły partnerskiej gościła u nas w Ciechanowie. Efektem finalnym było nasze spotkanie w Centrum Kultury i Sztuki w piątek. Pokazaliśmy widowisko Tajemnice Lasu. Mhm. Jak rozmawiałam z uczniami, którzy uczestniczyli w projekcie, byli tam na Ukrainie, to się okazuje, że i języki są podobne, i kultury są podobne. Jest wiele wspólnych mianowników. Tak, jak najbardziej to się zgadza. Byliśmy tam podróż, wróciliśmy zadowoleni, a tam, jak wcześniej pani wspomniała, poznaliśmy ich kulturę, o tym, jak żyją na co dzień. Jest to naprawdę niewiele odmienne od nas, mimo że różnimy się kulturowo. Inaczej, nie kulturowo, tylko mieszkamy w innych krajach, to naprawdę kultura jest bardzo podobna, także język. I myślicie też podobnie. Tak. O wielu sprawach. Niby
znajomi byli młodsi, aczkolwiek myśli mieliśmy bardzo podobne, a czasami nawet te same. Mhm. A jak wyglądała współpraca przy tym spektaklu? Współpraca przy spektaklu, no nie powiem, była bardzo ciężka, aczkolwiek dogadaliśmy się szybko. Na początku mieliśmy małe problemy z dogadaniem się odnośnie scenariusza, ale jak widać, udało się stworzyć coś pięknego, co mi się osobiście bardzo podobało i mam nadzieję, że publiczności również. Mhm. A jak publiczność reagowała na spektakl? Jako nauczyciel siedzący z boku, obserwujący całą sytuację, mogę powiedzieć, że jestem dumna z naszej publiczności. Widać było ogromne zainteresowanie, chociaż tak naprawdę oglądali to rówieśnicy naszych aktorów, uczniowie ciechanowskich szkół. I należy powiedzieć, że rzeczywiście oglądali to z zainteresowaniem. Mhm. Czy jest szansa na kontynuację tego projektu polsko-ukraińskiego? Koleżanka, myślę, że chciałaby jeszcze dodać słowo, ponieważ była rzeczywiście tutaj realnym gościem. Ja byłam też jednym z widzów i oglądałam, miałam okazję obejrzeć to widowisko. Mhm. Chciałam podkreślić, że widać było ogrom pracy włożonej i że ta praca przyniosła bardzo, bardzo ciekawe, wymierne korzyści. Młodzież myślę, że porozumiewała się wspaniale, bo tak naprawdę wspólnym mianownikiem była młodość, kreatywność, podobne spojrzenie na świat, podobne zainteresowania. Widać również było, że mamy bardzo dużo młodzieży wartościowej, której tylko może trzeba pomóc czasami odkryć pokłady możliwości, które w nich drzemią. Film, który został zrealizowany w całości przez naszych uczniów, film, który prezentował Marię Konopnicką w taki dosyć niekonwencjonalny sposób, naprawdę przykuwał uwagę. Czasami wzbudzał uśmiech na twarzy. Ale w czasie tego spektaklu były również inne emocje. Na mnie bardzo duże wrażenie zrobił taniec dziewcząt z Ukrainy, gdzie nie rozumiałam, o czym jest pieśń, ale czułam z tonu, z muzyki, że zawiera elementy patriotyczne i do tego bardzo ciekawy, taki wzruszający układ choreograficzny. Muszę przyznać, że to były wrażenia, emocje na miarę prawdziwego teatru. Także uważam, że jeżeli chodzi o efekt końcowy, nie znając kulis pracy i trudu włożonego, warto było ten spektakl zobaczyć i przeżyć to razem z nimi. Mhm. To tym bardziej gratuluję młodzieży i nauczycielom, którzy realizowali ten projekt. Czy jest szansa na jego kontynuację? Tak, właśnie wracając do tematu, chciałam powiedzieć, że zrodziły nam się już pewne pomysły na projekt, który moglibyśmy zrealizować w przyszłym roku szkolnym, ponieważ Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży finansuje cyklicznie projekty młodzieżowe i mamy nadzieję, że uda nam się w przyszłym roku złożyć wniosek konkursowy, uzyskać dofinansowanie i młodzież jest zainteresowana tym, żeby realizować kolejny wspólny projekt polsko-ukraiński. No i myślę, że warto w to inwestować, żeby młodzież nasza z Polski poznawała się i zaprzyjaźniała z młodzieżą z Ukrainy, bo to nasi najbliżsi sąsiedzi i mamy wiele wspólnego i Ukraińców jest coraz więcej w Polsce. Dokładnie. Jest coraz więcej w Polsce, jak najbardziej. Ogólnie myślę, że jesteśmy już zwarci i gotowi i tęsknimy za naszymi kolegami z Ukrainy. Choć odjechali niedawno, już mogliby wracać. Zamierzacie utrzymywać kontakt z nimi? Tak, jak najbardziej utrzymujemy kontakt facebookowy, mailowy, czasami też rozmowy na kamerkach. Także po angielsku się porozumiewacie, czy po rosyjsku, czy jak to wygląda? Angielski, rosyjski, polski. Wszystkie języki wchodzą w grę. I się udaje dogadać. Udaje się zawsze.
No cóż, to życzę w takim razie, żeby się udało ten projekt jeszcze raz i kolejne razy zrealizować. Życzę też powodzenia w programie Erasmus+, a o tych programach opowiadały dzisiaj przedstawicielki zespołu szkół nr 2 w Ciechanowie imienia Adama Mickiewicza, pani Wioletta Ostrowska-Żerek, koordynator projektu Erasmus+, pani Agnieszka Mysiewicz, nauczyciel języka rosyjskiego, pani Anna Kamińska-Grzelak, nauczyciel języka angielskiego oraz Aleksandra Kołakowska, uczennica klasy drugiej MI. Dziękuję paniom bardzo za wizytę w studio. Dziękujemy. Na kolejnego gościa dnia zapraszam państwa jutro o 13:10. Moim gościem będzie wójt gminy Opinogóra Górna, pan Piotr Czyżyk i opowie o bardzo ciekawych inwestycjach, które już się udało zrealizować, a także o pewnej inwestycji, która być może będzie realizowana w przyszłym roku. Zapraszam do usłyszenia o 13:10 już jutro.